Jest 4:30. Jedziemy do Torunia. Idziemy do Torunia, mamy plecak. I co? Księżyc. Toruń. Jest już ładne słoneczko, jest rano. Ja idę łapać stopa. Dzisiaj jadę do Torunia. Wracam w niedzielę. Taki szybki wypadzik weekendowy. Teraz... No myślę, że to... Teraz w tej przerwie podróżniczej takiej dłuższej. Spowodowane oczywiście studiami i takimi, powiedzmy, przyzimnymi sprawami. Nie można tak podróżować, cały czas kasy nie ma zresztą. Trzeba troszeczkę odłożyć, żeby za rok znowu było. Za rok, za parę miesięcy. A teraz to, teraz czeka mnie raczej więcej takich weekendowych wypraw. Teraz właśnie myślę, że to będzie taki początek serii. Spróbuję taką serię właśnie nagrywać po Polsce. Będzie to właśnie pierwszy odcinek z Torunia. Nie wiem, może na dwa odcinki to rozbiję. Jeszcze zobaczę, ile w ogóle nagram. Albo jeden, albo dwa odcinki z tego powstaną. No i co? Nie chcę tego przerywać. Kanał w sumie utworzyłem, ponagrywałem, spodobało mi się takie podróżowanie, nagrywanie. Czemu nie? W sumie Polska jest duża. W miarę. Na pewno jest masa rzeczy, które mógłbym zobaczyć przez ten rok. Więc takie właśnie podróże małe, duże. Duże w lato. Małe takie właśnie weekendówki. Raz na 2-3 tygodnie, może częściej. W zależności od tego, jak będzie czas i chęci. To można kombinować. No. Chłodność jeszcze jest tak w ogóle w sumie troszeczkę. Troszeczkę muszę przejść. Déjà vu już teraz. To będzie teraz taka moja baza wypadowa na północ Polski. Więc wszystko co idzie w stronę Łodzi, to idzie, to będę stąd startował, mam, tak mi się wydaje, z Łozin. Łozina. No. Idziemy na Orlenik. I co? Łapiemy, zobaczymy. Mam już tutaj, proszę bardzo, Toruń przygotowany, żeby już potem nie tracić czasu. Fajnie. Moje, tym razem plecak malutki, bez namiotu, bo śpię tam u kogoś, kolegi, będę spał, to nie muszę namiotu. Śpiwór tylko mam w środku. Ogólnie takie weekendówki to duży plecak mi nie potrzeba, malutki wystarczy i fajnie tak, tak bardziej na chillku. No. Widzimy się w pierwszym stopie, którego złapię. Jest miejscówka na łapanie. No to ostatnio. Łapiemy. A czym ile pójdzie tym razem? Na rekord nie liczę, zobaczymy. Zobaczymy. Jestem, dojechałem. 5 godzin jestem w sumie, udało się, całkiem sprawnie poszło. Całkiem sprawnie poszło. Lecę szukać Kałabandzi. Lecimy się spotkać z chłopakami. Dobrze jest, fajnie. Kałabandzi? Boże. Siema. A się słowa się pytam, czy ten autostop do Izraela. Bo już cię nie ma.
Tym ty na PGA nie zmontowałeś, to ja montuję. Regularnie. Ale w tym roku mi się postaram nawet na telefonie montuję. Ale obiecałem sobie, że jak wrócę, to zrobię. A idziesz na PGA w tym roku? Nie wiem, chyba. Ja pojechał. Jest tylko weekend, więc wiesz. Kiedy jest? Nawet nie wiesz, kiedy jest. 20 październik, 21. Gdzie? Gdzie po Sowę? No. Czekamy na Sowę, tak? Czekamy na Sowę. Grudziącką Sowę. Grudziącką, on z Grudziądza? Tak, kurwa. Tak? No. Ale co nie wiem, a to wiesz. Ale skąd ja jestem? Nie, też z Grudziądza. Ze Szczecina, też z Grudziądza, też z Grudziądza. Grudziądza. Też z Grudziądza. A wy się znaliście wcześniej? Nie, przeznaliście się przez CS-a w sobie. Aha. Bo kiedyś ten. Kiedyś... Ale tu, ale mnelnie. Ja przez ten. Uwaga, będzie historia, kurwa. Ja przez to, że oglądałem kiedyś turniej Intel Extreme Masters z Izakiem, panem Izakiem, się komentował, to założyłem grupę Gaming Room i tam stwierdziliśmy z Bartoszem Gałasem, którego gdzieś tam poznałem przez kolegę też, z dzieciństwa w sumie, że tak, właśnie w ten sposób, to że zrobię turniej CS-a i tam przycowa. Właśnie. Na ten turniej. No i graliśmy z nim, nie wiem czy ja z nim grałem, ale ja tam z kimś pizdę dostałem na tym turnieju. Ale później oglądałem te wszystkie spotkania, bo byłem jako sędzia zaraz z Galasem. No i od tego czasu zaczęliśmy grać w CS-a. A później się tam gdzieś spotkaliśmy, jakieś piwo. Kiedyś sobie tak przyjechał, tak po prostu, o. Nawet przez to, że byliśmy z tego samego miasta, kurwa, nigdy się nie znaliśmy. Ale Counter Strike połączył to w ogóle ludzi. To będzie pierwszy odcinek z serii Wojaże po Polsce. Może chyba wojaże. Wojaże, mum wojaż. Wojaż. Więc możesz coś powiedzieć. Zachęcić do oglądania pierwszego odcinka. I mam nadzieję, że seria z tego powstanie. Powstanie seria. Możesz zachęcić. Paweł Wrona to dobry komentator swojego życia. I będzie fajnie, kurwa, na bank. A oglądasz jakieś odcinki w ogóle? Gdzieś tam urywki tylko. Urywki. I co? Niestety nie miałem czasu. No wiem, ja wiem, że mało kurwa czasu. Dosyć długie są odcinki. Ja jeszcze dużo wrzucałem. Ale Roxana coś chyba oglądała więcej, nie wiem w sumie. Oglądałeś jakieś jego odcinki? Znasz tego youtubera? I co tam? I co jakieś? I co sądzisz? Dobrze się oglądało tak? W domu mówiła, że to patologia, ale... Nie, te odcinki z prowadzy się... No. Zgadzam się. Jak co to ci nie mówiłem? Tam była patolaostres. To się stanęło się w Chorwacji, zostaje w Chorwacji. Mam nadzieję, że nigdy się nie stoczysz przez te wycieczki. Stoczę się tak kura, jak kula daj fortek. Oby pozytywnie, z górki. Tylko i wyłącznie. Tak. Musisz sobie subskrybujcie, ale nigdy nie ani raz nie powiedziałem, żeby ktoś lajkował, ani subskrybował. No chyba dobrze, też jak nie mówię, jebać. Ale no. Zawsze dawałem te, bo mi się nie chciało takich rzeczy pierdolić, to dawałem taką wklejkę na koniec, że na przykład masz następny film i tam coś masz, o, linki do kanału, coś tam, tu suba, to coś tam, to gówno, to coś tam, wiesz. Tak no. Może to kiedyś... był w sumie pierwszy taki dialog w tej serii. Widzisz? Ktoś coś dialogu. Mówi. Ktoś coś mówi. O, i nawet ktoś macha. Tak. Drzem jabę. Gotowi. Tak. Czekaj, czy będzie miał skrzydła. Oto sowa. Rzeczywiście. Ale ładny grudziącki pociąg. O, za gówno. To się 5 złote za to dał, co nie? Bo to tyle kosztuje. Nie widzę słów. Gdzie? Gdzie? Gdzie on jest? Tu. Gdzie? Skrzydła miał? Trzymaj. Siema, ja teraz vloger. Siema, witajcie w mojej kuchni. To jest. Szczęśliwy. Całą drogę. I ten pociąg robi jak. Tu jeszcze tak piszczał. Szok. A my nie też czekaliśmy wczoraj, bo... Pojebani! Ale będzie chlany. Nie będzie. Chyba będzie? Nie. Będzie. Będzie! Będzie spało godzina. Ja też jestem. Zebrałeś? Zebraliśmy. To jest drużyna została zebrana. Akurat fuck. Albo fuck. O! Boże. Ej, 13 miejsc. 13 miejsc jest. Ja to vlogerem jestem. Dzień dobry. Dobry. Dobra. Bieraj. Idź do kamery. Rucham se jak sra. Będzie na vlogu. Ale nie. Będzie. Mała policja. Leci. Tu masz na górze tam. A to wyczuwa mnie w ogóle? Chyba się nie wiem. Ja nie mam zakładu.
Ręce do góry, kręci. Ręce do góry dajcie. Patologia. Gdzie tu jest napisane ręce do góry? Dobra? Tu sam. Tylko jest on. Dobra, nie gramy. Pierdolę. No kurde no. Na próbę. Bez sensu. Mówię, na razie nie siedzi. Jeśli możemy dać się. Bo jest za ciemno. No nie widzę. Nie, bo to jest 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, Informatyk to wymierz. 0101. Siak.